Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie Generale. Tak się składa, że gdy powstawała ta ustawa, w sposób bezpośredni pracowałem nad tą ustawą, byłem też bezpośrednio zaangażowany w jej tworzenie, a inicjatorem tej ustawy był nie kto inny jak minister Zbigniew Ziobro, obecny lider Solidarnej Polski. Także to trzeba podkreślić i przypomnieć, że to była jedna z wielu inicjatyw, która, można powiedzieć, przyjęła się dobrze w naszym systemie prawnym. Wymaga teraz doprecyzowania, wymaga wprowadzenia na stałe do regulacji prawnych i dobrze, że ten system jest na bieżąco monitorowany i jest pozytywnie oceniany przez zarówno Ministerstwo Wymiaru Sprawiedliwości, jak też wszystkie kluby parlamentarne. Wszystkie walory tego systemu zostały podkreślone w dyskusji. Ja mogę tylko powiedzieć, że Solidarna Polska poprze tę nowelizację w głosowaniu. Bardzo dziękuję.